Welcome to my crib. Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam moją siłownię, prywatną siłownię, w której trenuję, cały czas. Tylko na tej siłowni się przygotowuję do wszystkich moich zawodów. Więc zacznijmy od zewnątrz. Tutaj stoją stojaki. Trochę jest nieporządek, ponieważ cały czas trenujemy, cały czas coś przestawiamy i ten sprzęt wędruje z końca w koniec, więc ciężko sobie to poukładać idealnie. Sprzęt stoi też na zewnątrz, ponieważ ze względu na brak miejsca wewnątrz musi mieć tu swoje właśnie miejsce. Część sprzętu jest schowana, ponieważ praktycznie wcale tego nie używam. Nie ma takiej konkurencji, więc gdy jest tylko taka potrzeba, wyciągamy to na zewnątrz i wtedy to trenuję. Na ten moment trochę rzeczy jest pochowanych, także są tu stojaki do kul regulowane. Na to kładziemy kulę. Tutaj mamy kilka kul. Tam jest reszta kul. Idziemy dalej. Mamy słup do przewracania. Pewnie widzieliście to za czasów Mariusza Pudzianowskiego, jak to kiedyś na mistrzostwach świata przewracał te słupy. Teraz bardzo rzadko one występują. Raz miały być, ale do czegoś tam nie doszło. Ja kupiłem ten słup. Był tak długi, ciężki, że nie mogłem go praktycznie zrobić. Dochodziłem nam do kilku metrów i mnie gniótł, więc któregoś dnia postanowiliśmy uciąć końcówkę. Zebraliśmy 80 cm. I właśnie w ten dzień przewróciłem go po raz pierwszy. Jest gdzieś filmik na moim Instagramie, więc 80 cm brakowało, żeby go podnieść tak naprawdę. Beczki, które teraz używam do rzutów, do mistrzostw świata. Kolejna konkurencja, Herkulesa. To kupiłem już półtora roku temu. Słupy nas rozrywają na boki, na górze możemy dołożyć sobie ciężar, regulujemy wszystko po prostu od góry, łańcuchami też całą dźwignię, więc możemy sobie ustawić ciężar jakikolwiek chcemy, może nas rozerwać doszczętnie. Więc idziemy dalej. Tutaj są moje walizki, jest to jeden z pierwszych elementów na mojej siłowni, ponieważ gdy zaczynałem ćwiczyć, właśnie ojciec mi pomógł, mój tata. Załatwiliśmy tutaj te blachy, ten sprzęt, pospawaliśmy to jeszcze w domu, ponieważ wtedy jeszcze nie miałem takiej możliwości, żeby coś kupić, nie miałem żadnej firmy, która to robi. Do dziś nawet nie ma firm, która się zajmuje typowo sprzętem, tak Strongman jest tylko Roach na ten moment i może kilka firm jakichś tam, ale w tamtych czasach, prawie 10 lat temu, tego nie było w ogóle, więc trzeba było sobie radzić, spawać samemu. To ten sprzęt kupiłem z Chełmży, to jest gdzieś tam daleko koło Torunia, mój znajomy specjalnie po to jechał. Na drugi koniec Polski, by mi to przywieźć, to kiedyś pamiętam, że Aneta Florczyk to dźwigała na jakichś tam zawodach, podnosiła, to jeszcze było kiedyś koloru srebrnego, my to przewaliliśmy na czarno, ponieważ było całe porzerwiałe. I tego joka używałem tam przez moje chyba 3 lata, przez pierwsze początki, czy przez 2 lata, aż w końcu pękł. Teraz używam go głównie do przerzucania kuli przez poprzeczkę. Później tego joka już kupiłem od takiego pana, pan inżynier mi zrobił w Zielonej Górze taki sprzęt właśnie i on nie zajmuje się typowo tylko tym, ale facet był tak zafascynowany tym, że po prostu jest w stanie zrobić jakiś sprzęt typowo dla człowieka, który będzie to dźwigał, ponieważ gość produkuje potężne konstrukcje na dachy, a to było do niego takie zupełnie inne wyzwanie i tak naprawdę ja mu narysowałem jakiś zwykły, prosty rysunek, a on dodał tyle rzeczy od siebie, tak to wszystko wykombinował, że naprawdę świetna sprawa. I to waży 280 kg pusto, tak naprawdę ciężko jest to uwierzyć, ale naprawdę waży 280 kg, jest bardzo ciężki, jako na rozgrzewkę jest bardzo, bardzo ciężki, ale bardzo dobrze się sprawuje, lubię na tym trenować, jest to jeden z wygodniejszych joków, jakie kiedykolwiek na świecie nosiłem, więc fajnie, że mam go w domu. Tu jest rama, czyli frame. Rączki specjalnie są malowane, są bardzo gładkie, nie są żłobione jak gryf, jak dużo ludzi to ma. Jest to bardzo, bardzo śliskie. Wiem, że jest to ogromne utrudnienie, ale im trudniej w domu, tym łatwiej na zawodach. And they're off. And Kalish Koski. Oh, look at Kalish Koski go! Look at that! Wow! He's back!
This could really change this. Oh, this can change this everything. This could change the whole contest. Oh my! Tutaj schody trochę niepomalowane, zniszczone, ponieważ stały trochę czasu. Kupiłem je od Tyberiusza Kowalczyka. Serdecznie pozdrawiam dawnego polskiego strongmana. Schody kiedyś używane były w walce strong. W zawodach chłopaki do nich trenowali. Irek Kuraś również na nich trenował. Mam tu dwie sztabki. Z tego co mi wiadomo, pierwsza ma 180 kg, druga ma 220 albo 230. I co mnie najbardziej zastanawia, historia, powinien być jeszcze jeden klocek, najcięższy, ale znikł, po prostu został ukradziony przez złomiarzy, więc zastanawia mnie to, jak oni sobie poradzili z wyniesieniem takiego ciężaru, jeśli ja po raz pierwszy, jak te schody przyjechały, wniosłem te dwie sztabki na to miejsce i tak już one leżą pół roku na górze, więc nie wiem, może jakiś chodzący talent się ukrywa w Polsce tak naprawdę. Nie wiadomo. Bardzo mnie zastanawia, jak to ktoś zrobił, że mógł wynieść takie ciężkie żelastwo. Idziemy dalej. Tutaj mamy poprzeczkę świeżo zbudowaną pod Mistrzostwa Świata, ponieważ miałem taki prototyp z drewna, zbijany byle jak, ale to mi się wszystko rozpadało, gdy uderzałem w to beczkami, więc zbudowaliśmy coś bardziej na stałe, wciąż z drewna, ponieważ nie chciałem inwestować w to nie wiadomo jakich pieniędzy, by robić to ze stali, a drewna mam pod dostatkiem, ponieważ rodzice mają tartak, więc żaden to problem. Tutaj mamy kule, w większości kule, które sam już robię, ponieważ mam swoje formy, sam ustalam sobie ciężar, jaki będę chciał. Kilka kul robiłem tam kiedyś na sprzedaż chłopakom, dla Sebastiana Kurka, którego pozdrawiam, 215 kg miał podnieść, ale nie podniósł. Opona 450, gdzieś około 500 kg w totalu. Miałem jeszcze większą jedną, miała gdzieś 800 kg. Myśleliśmy, że nie będzie miała tyle, ale naprawdę była przesadnie ciężka. Przywiozłem ją tutaj na miejsce, lecz nawet nie było walki. Po prostu za ciężka do dźwigania. Trzeba było trzech chłopa, żeby naprawdę ją zrobić, więc wyleciała stąd. Platforma do wyciskania na barki, czyli Viking Press. Na Mistrzostwach Świata taka konkurencja była. Raz tym chwytem, później kupiłem tą platformę specjalnie pod zawody, pojechałem i okazało się, że rączki były zamontowane prostopadle, czyli zupełnie inny chwyt i straciłem również mnóstwo punktów, ponieważ nie byłem na to gotowy, nikt mnie wcześniej nie poinformował o zmianie chwytu, a jednak każdy szczegół ma tutaj ogromne znaczenie. Ale tak czy siak, używam tego do wyciskania właśnie na barki, pomoc tutaj samą pracą barków można pomóc z nogami, ale również jest to dla mnie jakieś, jak w którymś filmie wrzucaliśmy, że robię na tym dipy, czyli na triceps. Jest to idealna szerokość tutaj na mój rozstaw ramion. Idealnie wchodzi, więc na tym trenuję dipy. Tutaj kamienie. To są kamienie znalezione na polu, w lesie. Przywiozłem je tutaj już w 2017 roku, czy 18, 17. Przed Arnoldem, gdzie mieliśmy kamień na bark. Oh, there we go. He's standing up with it. I think that was the easiest lap. Wow! Five points! Wow! Tak naprawdę nie znałem, nie wiedziałem, jak ten kamień będzie się trenować na zawodach w Stanach. Martin Slicis jedynie miał do niego dostęp raz. Brian wiem, że poleciał i Haftor poleciał i też trenowali na tym kamieniu. Ja niestety nie miałem takiej możliwości polecieć sobie do Los Angeles i dźwigać sobie kamień, więc postanowiłem znaleźć sobie kilka kamieni różnych wag, ponieważ no, kształtami ciężko byłoby znaleźć identyczny kamień, ale próbowaliśmy chociaż wagą i mniej więcej gabarytem zbliżyć się do tego wszystkiego i takich właśnie oto kilka przyniosłem. Wiadomo, kamień różni się gęstością, wagami. Czasem kamień będzie mniejszy, a będzie dużo, dużo cięższy, więc Ten najbardziej trenowałem naprawdę przed. On miał 190 chyba, 196 kg, coś w tym stylu. To już są lżejsze, po 170. I tam jest, tutaj możemy się przejść. I tu jest najcięższy kamień, on ma 217 kg. I z tego co pamiętam,
My go zważyliśmy dopiero po tym, jak ja go podniosłem, ponieważ chyba gdybyśmy go zważyli przed, też bym go nie dźwigał. Więc podniosłem go na bark bardzo, bardzo ciężko, przed samym wylotem do zawody, tam tydzień przed zawodami. Poniosłem go, położyłem go na barku, jest film na Instagramie, na moim Instagramie. I to przed zawodami dało mi taką pewność siebie, że po prostu wiedziałem, że pojadę i dźwignę cokolwiek na zawodach, że będę miał dobry, dobry wynik. A tu jeszcze tarcza stalowa. Mogę wkładać ciężary do środka, wrzucamy tutaj talerze. Pusta ma 125 kg. Pokażemy resztę sprzętu. Tutaj mamy pierwszy mój hantel, który w ogóle kupiliśmy. To jest też z pierwszej kolekcji, jakiegokolwiek sprzętu kupowaliśmy. Tu jest już drugi hantelek, który był na Arnoldzie w 2016 roku. On ma 127 kg. Nie mogę tutaj nic regulować, po prostu to jest stały ciężar, 127. Na zawodach był 124, tu jest sobie ciężej. Kolejny hantel jest również na bardzo grubej rączce. Jego już kupiłem przed Arnoldem amatorem. Rączka ma 9 cm średnicy, jest bardzo, bardzo gruba. Wymiary zgadzają się identyczne, są jak były wtedy z amatora czasów. 95 kg mieliśmy na zawodach. Kolejne są tu worki. Worki do rzutów Roja, worki Iron Maida do przenoszenia, kolejny Roja, teraz do WSM używam do przygotowań. Tu jest kolejny hantel, świeżo kupiony przed tym Arnoldem, ponieważ no, szliśmy na ciężar już większy niż 124 kg, więc trzeba było przygotowywać się na duży ciężar. Ten hantel ma 144 kg pusty i ciekawostką jest to, że mogę zwiększać ciężar. Sam na to nie wpadłem, na ten pomysł wpadł, to ten pan inżynier, który mi robił ten sprzęt, więc pomysłowość jest naprawdę, naprawdę mega. Ja go odkręcę, mogę wam zademonstrować, jak to działa. Tutaj odkręcam śrubę, wyciągam. No. Mam magnes. I ściągam magnesem. Teraz. Druga śruba jest zabezpieczona. Jeden. I tak możemy wkładać. Od 144 do 154 z przeskokiem o 1 kilo na stronę, czyli musimy dokładać po 2, żeby mieć równowagę. Więc jest to naprawdę niesamowite. Wiem, że mi się to przyda na kilka lat do przodu, jeśli moje zdrowie dopisze. I będę mógł sobie z roku na rok zwiększać swój rekord, właśnie jaki mam. Na każdym Arnoldzie, czy na każdych innych zawodach. Po prostu będę mógł dokładać po kilka kilogramów, po 1 czy po 2. I bez problemu sobie trenować i pobijać. Lift this, $1,000 as well. Yes. Look at that beautiful implement, stainless steel. Right at the end, he's just got a little, just enough time. He's got to get it right up, position it, and get under it. For the record, for the cash, for pressure, for the win, he's got it. Wow. Teraz część bardziej fitness dla normalnych ludzi, więc w większości sprzętu jest to sprzęt z polskiej firmy Hesa. Ten sprzęt, naprawdę ten biały, ma 20, 25, praktycznie jest w moim wieku, więc naprawdę jest bardzo, bardzo stary, jest trwały sprzęt, stary sprzęt i naprawdę nie wymaga żadnej konserwacji, wystarczy raz na jakiś czas przesmarować, jakaś linka pęknie, to jest normalne, ale tak czy siak to jest tylko to, nic więcej, suwnica trochę mała, wkrótce będę kupował większą suwnicę, ponieważ na moje biodra jest za mały rozstaw i muszę bardzo wąsko z nóg wypychać. Tutaj nowa maszyna Roja na dół, na grzbiet, na rozciąganie. Mogę coś przetłumaczyć, maszyna na nogi. Tu jest maszyna do klatki piersiowej, wyciąg na plecy, modlitewnik na biceps. Tutaj mamy suwnicę Smitha, którą naprawdę rzadko używam. Bardziej to moi koledzy, którzy tu mnie trenują, bo zapraszam tutaj swoich przyjaciół, bliskich kolegów. Nie jest to siłownia, na której robię interes, to jak jakiś biznes, po prostu chodzą tylko moi znajomi. Od nikogo nie pobieram żadnych opłat, więc tylko oni z tego korzystają naprawdę. Tu jest bieżnia,
profesjonalna, którą zakupiłem już chyba 3 lata temu. Miałem robić cardio, miałem robić różne rzeczy, ale zrobiłem może z 2-3 razy i mi się znudziło. Czasem używam tylko ją na, jeśli robię jakieś konkurencje zimą, na zewnątrz, na rozgrzewkę, żeby jakieś konkurencje chodzone, biegane. Zawsze sobie na nią wchodzę przed takim treningiem i tak szybkim marszem robię sobie na przykład z pół kilometra, z kilometr i wtedy jestem lepiej dogrzany i mogę sobie śmiało wyjść na dwór z taką dobrą temperaturą i już mogę sobie dźwigać. Tutaj maszyna, ławka na dół pleców. Również brzuch na tym robię czasem. Wiatrak, ponieważ upały w tym roku były kosmiczne, więc trzeba było jakoś się schłodzić. Idziemy dalej. Ławka do wyciskania, jedna ławka rozkładana. Belki, to moja pierwsza belka, również kupiona właśnie z tego miasta Chełmża. Przyjechała razem z Jokiem. Właśnie Aneta Florczyk, pamiętam zdjęcia, dźwigała tę belkę. Mariusz Pieniąski był tutaj na tym pokazie. Tutaj są belka. Belka, która jest zrobiona już 4 lata temu. Regulowane rączki tutaj są na rozstaw, że po prostu albo triceps, albo barki. 105 kg jest pusta. Świetna belka, naprawdę bardzo, bardzo lubię na niej robić. Maszyna na wypychanie na nogi, na przysiady niezbyt mi się przydaje, ponieważ nie mam tu jakoś dla siebie miejsca. Moim zdaniem bardziej jakiś zwykły człowiek śmiertelnik mógł się tu zmieścić i mógłby tutaj wypychać, ale nawet moi koledzy tego nie używają. Bezpieczny gryf do przysiadów Roja. Fajnie, ponieważ gdy byłem po operacji, nie mogłem tej ręki zginać, musiała być cały czas prosto, więc kładłem go sobie tylko na plecy, lewą ręką trzymałem, prawa była w zwisie, czasem nawet dwie ręce mogły być w zwisie i stale to nie przeszkadzało. Sztanga leżała na plecach, mogłem śmiało robić chociaż te przysiady, ponieważ nie mogłem robić nic, lekarz zakazał, a tutaj można było przysiady potrenować. Zestaw ciężarów, mam chyba 600 kg łącznie obciążenia olimpijskiego. Maszyna na plecy, maszyna na tył ud. Tutaj mamy różnego rodzaju gryfy. Kartownicę, którą obecnie teraz trenuję częściej, ponieważ miałem belkę na zawodach, a ze względu na ten triceps musiałem sobie odpuścić belkę na jakiś czas, ponieważ belka była za ciężka. Tutaj gryf Roja, taki do podstawowych ćwiczeń, do martwego ciągu się nada, do przysiadów, do klatki piersiowej. Tutaj specjalny gryf Roja, dłuższy, grubszy, typowo do przysiadów, do bardzo ciężkich przysiadów, jest naprawdę super gryf. Gryf Roja również do martwego ciągu, czyli ten deadlift bar, na którym Haftorbjörnsson robił martwy ciąg, 501 kg. Eddie Hall na tym gryfie, tylko nie tej firmy. Eddie Hall robił na tym gryfie również 500 kg, więc gryf bardzo cienki, bardzo elastyczny, ale niesamowicie wytrzymały. Mam tu również aksel własnej roboty. Tu jest rak. Jeszcze dodam, że jest gryf, taka typowo do uchwytu, jakby rama czy coś takiego. Gryf z bambusa. Niesamowicie lekki. Wiem, że on jest do 135 albo 6 kg. Tutaj zawieszamy gumy. Ciężar może wisieć i wyciskam sobie. On jest bardzo miękki, bardzo sprężysty. Jest lekki ze względu na to i wtedy wszystko się bardzo buja. Trzeba było stabilizację łapać. Całą technikę wyciskania, super sprawa. To jakieś ćwiczeń na dobitkę technicznych. Tu jest do łydek, moje stare stojaki. Brama. Chyba w każdej siłowni jest. Tutaj mamy hantle. Zestaw taki od 10 do 80 kg. Pamiętam, że kiedyś robiłem 80. Później chciałem się do nich zbliżyć, jakoś nigdy nie miałem okazji, ponieważ co chwilę albo jakaś kontuzja, coś naderwanie, coś bolało, albo jakieś przygotowania do zawodów, nie było kiedy po prostu robić takich ciężarów, więc tak naprawdę stoją zakurzone. Może przyjdzie czas, że je odkurzę i w końcu zacznę je dźwigać, mam nadzieję. Tutaj stare plakaty starych zawodów, Strongman Today, mój kolega Andrzej Jaworski, pozdrawiam Andrzeja, zrobił mi to zdjęcie po moim drugim Arnoldzie. Jak się spotkaliśmy, to było na siłowni w Columbus. Zrobił mi taką pierwszą profesjonalną sesję, wtedy się bardzo stresowałem. Ale dalej, stary plakat zawodników, kalendarz zawodników Strongman. Mam nawet plakat Mariusza Pudzianowskiego z 2010 roku. On był kiedyś w gazecie KIF, z tego co pamiętam. Specjalnie po to kupiłem tą gazetę, wtedy to był w liceum.
żeby mieć ten właśnie oto kalendarz i powiesić go na własnej siłowni. Dawne czasy. Tu jeszcze miałem plakat Phila Heata. Kupiłem właśnie go na pierwszym, znaczy dostałem na pierwszym Arnoldzie. Tam było, że jeśli kupię dwie koszulki, dostanę gratis plakat, ale jakoś się uprosiłem, że wziąłem jedną koszulkę i dogadałem się, że dali mi ten plakat. Tutaj kolejne zdjęcie, to już mi wydrukowali moi bliscy, koledzy, znajomi, jak przyjechałem z zawodów, właśnie pierwszego mojego Arnolda w 2015 roku. Zdobyłem tam moje trzecie miejsce, to było niesamowite wrażenie, ponieważ dla mnie to była niespodzianka. Wszyscy, którzy startowali poprzednio, przede mną jacyś amatorzy, którzy jeszcze raz brali udział w zawodowym, zawsze szli jakby tak na pożarcie, ponieważ no, nie mieli szans z mocnym towarzystwem. Ja zdobyłem to trzecie miejsce i jakoś na internecie pojawił się właśnie taki obraz, że this is future of strongman. I moi bliscy to wydrukowali, mi to powiesili na siłowni. Fajna niespodzianka do motywacji przede wszystkim. Widzieliście już chyba wszystko. Siłownia wygląda na ten czas tak, jak wygląda. W przyszłości na pewno chciałbym tą siłownię powiększyć lub zburzyć to i zbudować totalnie nową, dużo, dużo większą, by ten sprzęt, który jest na zewnątrz, móc trzymać w środku i móc trenować wszystkie konkurencje i mieć to jakieś ogrzewanie, mieć dobre warunki, ponieważ zimą, trenując na dworze, jest... No nie jest łatwo, a warunki czasem nie sprzyjają, ponieważ pada deszcz, wieje wiatr, łatwo jest zachorować, łatwo jakieś urazy, ponieważ ciało jest wystygnięte, więc tak naprawdę bardzo mi się marzy dużo, dużo większa siłownia prywatna, żeby móc zgromadzić tu cały sprzęt i bardzo, bardzo ciężko przygotowywać się do zawodów. Teraz wasze zdrowie i do zobaczenia wkrótce.